Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. Piękny zachód słońca. My sobie dalej kontynuujemy tutaj nasz przelot, czy przelot, nasze przeszukiwanie tego wraku. Mam nadzieję, że dzisiaj go już skończymy i w razie czego pójdziemy sobie na tą wyspę. Mamy tu jeszcze jakiś PDA, fragment ładowarki baterii, to też chcę wziąć. To się na pewno nam przyda. No i ja sobie już powoli robię zapasy. Warto kostkę z danymi. Co to jest? Wysoko wydajne płetwy. Wow! Ekstra. Ekstra, ekstra, ekstra. Dobra, co tu jeszcze jest? Poczytane PDA. Tu siebie raczej chyba nie chcę skanować, ale tu coś jeszcze jest. Jest jakieś przejście. Gdzie to przejście nas zaprowadzi, żeby to nie było tak, że zaraz umrzemy? Hotel dowódcy. Hotel dowódcy. Dobra. Nośna konsola pojazdu tu już mamy. Fragment stanowiska modyfikacyjnego tego nie mamy. Teraz musimy zbierać. Fragment ładowarki do baterii. Dobra, musimy się już zbierać. Szybko się zbieramy stąd. O! No jeszcze mi te gałgany tutaj wleciały. Chyba znów będzie dupa. Znów ledwo, ledwo. Naprawdę ledwo, ledwo. Op. Dobra, 72 mocy. Możemy się przy okazji napić. Zdezynfekowana woda. Przefiltrowana woda. Okogon. No ciekawe. Jadalna ryba łowna, wysoka dawka kalorii. No, no, no. Ja to upuściłem? Nope. Proszę mi tego nie upuszczać. Dobra, idziemy jeszcze raz. Już teraz spokojnie sobie to przeszukamy, wypadamy stąd i idziemy zobaczyć, co ten cyperek nam tam krywa. To jest przejście dalej, to z pewnością. Działko grawitacyjne. Tego chyba też nie mamy. I tego nie mieliśmy. Teraz żałuję, że nie wziąłem latarki. Nic nie ma? Nic nie ma. Również już nic nie ma. Lecimy sobie jeszcze tędy na szybciorka. Są jakieś drzwi, ale drzwi są niestety dla nas niedostępne w żadnym aspekcie. To było raczej do przewidzenia. Ładowarkę do baterii, ale tuż ładowarkę do baterii mamy. Dobra. Tylko wzięte. Cyperek jest już przez nas przeszukany. Czy cyperek? Wrak. Być może on coś jeszcze skrywa, ale potrzebujemy do tego niestety palnika laserowego, którego, no, na nasze nieszczęście w żaden sposób jeszcze nie odblokowałem. Chyba. Chyba. Gdzie ten cyper? Co tu się nie pobiło? Jakby coś nie pojebało, deczka. Czemu ty wyleciałeś na powierzchnię? Ej, jemu się coś powaliło. Jemu się coś powaliło. I to dosyć mocno mu się powaliło. Dobra, tylko tak, no gdzieś tu jeszcze był ten cyper. Jestem pewny, że go widziałem. Jestem przekonany, że go widziałem. Ale nie jestem przekonany gdzie. Tutaj było to miejsce, gdzie przeszukiwaliśmy, tak? Naprawdę go pogrzało. Zdawało mi się, że ten cyperek był gdzieś tutaj. Nie mam miejsca, no mam jeszcze sporo miejsca. Więc przeszukiwać możemy dalej. No nie wiem, gdzie ja to widziałem. No tu jest ładnie. To też wybuchowe dziady. Uważać. Trzeba trochę uważać. Dobra. Ruda srebra, to się przyda. A tu ile jest dziadostwa?
I złoto. O, fajnie. Bardzo fajnie. O! Pardełkowiec. To nie widzę, że mi HP spada. Ale nie wiem dlaczego. Nie ma nic takiego, co by mogło mnie ranić, że tak powiem. Tu kolejne jajko. Tak, jajo stworzenia. Parcyk. Standardowo brak tlenu. Jezu, jak ten tlen ucieka. Jak ten tlen ucieka. Cóż. Dobra, to mamy. Co my tam dalej uzbieraliśmy? Na pewno kurde. Wypacz. Chodź tu, wracaj. Możesz go zjeść, a nie wyrzucić. Dobra, H2O też sobie możemy w sumie skorzystać z tej wody. Naprawdę nie widzę tego cyperka. Może to naprawdę był, kurczę, ten wielkolud. Tak mogło być. Tak mogło być w sumie. Jak on był jeszcze delikatnie poniżej, to tego nie było aż tak widać. Musimy tu oddycharkę zrobić. Bez oddycharki może być problem. Tytan, miedź. A to to nas gryzie, dziadostwo. Zdrowia skanująca. Tego też na pewno nie mamy. Dwa z trzech. Dobra, kolejna miedziucha. Kolejne złoto. Wow, bogate. Bogate złoża, naprawdę. A to? Czerwony koszownik. Koszykownik. Koszownik. Koszykownik. Czerwone ziele. No dobra, zbieramy. Będziemy po tym czytać. 30 sekund. No i już brak tlenu. Tak. Lipa. Chyba naprawdę musimy się przejść, zrobić tą oddycharkę, bo bez tej oddycharki będzie nam problem cokolwiek sobie stworzyć i cokolwiek sobie zejść nawet do tych miejsc. Zobaczcie, że my jesteśmy zawsze na styk z tym tlenem. Tak, to musiał być cyperek z tego zrobiony. No dobra, no wracamy. Próbujemy zrobić oddycharkę i jakoś tutaj może wrócimy. To zanim to zrobię, jeszcze się tu przejdę. Oko loko, 100 metrów to 100 metrów. Nie przesadzajmy, nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Stół barowy, świetnie. Nie wiem po co, ale może być. Nic. I tak to na mnie nie atakowały, cholera. Teraz jak się zbliżyłem, o, ten się w ogóle zaciął, biedaczek. Oby tylko się nie ruszył. Kurwa, ruszył się. Dziad się ruszył. Dobra. Ja może go złapię. Myślałem, że dziada złapie, ale niestety nie. Bioreaktor, ale bioreaktor już mamy, z tego co pamiętam, dokładnie. Kolejny ołów. I kolejna rzecz. Palnik laserowy. O, właśnie. 2 na 3. Kurde, no jednego nam brakuje. 30 sekund, spokojnie damy radę chyba. Może i nie damy? No prawie znów przesadziłem. Oksygen. Zaraz zabraknie mi również mocy do Stiglida.
No ale spoko, dobra. Tutaj widzę, że trochę tych rzeczy mamy. Trochę tych rzeczy jest. Chciałbym jeszcze ten palnik odblokować, kurczę, ale nie wiem, czy damy radę. Kolejna miedź. Nie wiem, czy damy radę, bo widzę, że oprócz tego dosyć sporo złomu tutaj jest. Ale złom nas nie interesuje. Au! Jadł! Więc szukamy. Szukamy. Kolejny reaktor. Dobra, nieważne. Już myślałem, że może coś innego, ale niestety nie. Coś tu? O, jest palnik gazowy. Dobra, mamy komplet. Mamy komplecik. Jeszcze bym zobaczył sobie schematy. Czy my mamy coś w połowie na przykład odblokowane? Kompas. Steamów. Mamy 1 na 3. Sterownia skanująca. Pomieszczenie wielofunkcyjne w ogóle nie mamy odblokowane. Dobra, czyli to są rzeczy, które mogę sobie bez problemu odpuścić. I chyba przesadziłem znów. Aj. Dobra, wracamy do naszej pseudobazy, która tam została już wybudowana. Wrócimy O, tu jest. Widzisz, może ksiny rośnie? Rozbij co? Bąkra? Ty masz jakieś rzeczy na sobie, przyjacielu. Ciekawe. Dobra, idziemy stąd. No, więc robimy sobie na pewno oddycharkę. To jest priorytet, który nam jest w tej chwili potrzebny. Mamy chyba ładowarkę do baterii odblokowaną, tylko teraz pytanie, czy ta ładowarka baterii działa na baterię, czy działa na ogniwa? Bo na baterię w teorii nie powinna działać. Zgodnie z zasadami. Z tego co pamiętam, ładowarka ładuje tylko i wyłącznie ogniwa. Nic więcej. Dobra. Skaner nie. Działko grawitacyjne, palnik laserowy. Nie mamy diamentu. Dupa trochę z tego, co widzę. Oddycharka. Elektryczna i włóknista siatka. Tego na pewno nie mieliśmy. I wysoko wydajnościowe płetwy nam się odblokowały, ale ich też nie widzę. Nie! Kurde. Jaka głupota. Nie wiem, co zrobiłem. Haner. Kurde. No to bateria i tytan poszło. To, że tak powiem, w piach. Poszło wszystko w piach. Oj, dobra. To sobie wypij. Ten skaner będzie można wyrzucić, no. No jest i tak nam teraz niepotrzebny. Jest i tak niepotrzebny. Ładowarka do baterii. Można ładować wiele baterii jednocześnie. Zespół elektryczny, jakieś tam głupotki, bla bla bla, radio. Fabrykator apteczek też nie. Różne nas na razie nie interesują. To też nie. To w sumie tutaj nie mamy nawet co zbytnio zrobić. No oprócz ładowarki baterii, no to nie mamy nic. Nośna konsola pojazdów, radio, latarnia. Ej, no serio, ta oddycharka spoko zrobimy. Ale odblokowaliśmy, z tego co pamiętam, płetwy o wysokiej wydajności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, włóknista siatka. Próbka wodorostu 2 razy. To nie jest problem, bo tutaj mamy te wodorosty. I zaraz możemy nawet sobie ogarnąć. Dobra, to są wodorosty. Pyk i pyk. Gdy będę miał większą bazę, to oczywiście sobie zrobimy większy zapas tego wszystkiego. No, na razie tego nie potrzebujemy aż tak. Łoki. Oddychareczka.
mieszkanie Buki sąsiadka. Łuknij sąsiadkę i mamy oddycharkę. Czyli w teorii teraz powinniśmy być bezpieczniejsi. Si. Dobra, zobaczmy sobie schematy. Naprawdę, no wydawało mi się, że gdzieś to już odblokowałem. Wysoko wydajne płetwy. Możemy to przecież zrobić. Znaczy nie mamy litu, co prawda. No ale to nie jest problem. Do palnika laserowego też mamy wszystko oprócz diamentu. Działko grawitacyjne... też jest do zrobienia. Nawet bardziej niż jest do zrobienia, bym powiedział. Mamy mało miedzi. Mało miedziuchy mamy. Zróbmy sobie przy okazji baterię, bo bateria, no jak widać, dosyć mocno nam zjeżdża tutaj. Zobaczmy jeszcze przy okazji, skoro już tu jesteśmy, jak bardzo różnią się nasze szafki. Bo tutaj tylko i wyłącznie dodajemy kwarc. Jeżeli ona będzie miała tak samą wielkość, a wierzę, że tak może być. 2, 4, 6 na 5. 6 na 5. 8 na 5. Nie, 8 na... 2, 4, 6. 8 na 6. No nie, no jest różnica. Patrzę, czy da się którymś to wszystko wrzucić na raz, ale chyba nie. Dobra, no ale na razie to może sobie tutaj leżeć. To już mamy. Skaner jeden zostawimy. Na razie go nawet nie chcę wyrzucać zbytnio. A ciebie spróbujemy ugotować. Dziurawiec. Zasolony okogon. A mamy osad soli jeszcze? Mamy. No dobra, sobie go zasolmy. No i gitara. No i gitarson, dobra. Tutaj nie. Narzędzie napawcze też mi jest na razie niepotrzebne. Zasolonego łupacza mogę zjeść. To mogę zjeść. Wizor tej wody? Kurczę, na początku było dużo. Osobiście powiem wam, że teraz zbytnio tego nie widzę. Pojemnik pusty, pusty i pusty. Dobra, miałem tu wiadomość odebrać jeszcze. Lokalizacja sygnału przesłana do PDA. Odtworzenie zapisanego wezwania o pomoc. Tu Ozzy z kapitali, co się dzieje do cholery, chłopaki. Nie ostrzegali nas, że coś takiego może się wydarzyć. Nasza kapsuła została prawie zniesiona przez spadający Doxy Mopa i teraz wisimy na krawędzi systemu jaskiń, a to groźne, wężopodobne coś próbuje się przegryźć przez kadłub. Ratujcie nas. Dobra, sygnał został zuploadowany do PDA. I mamy kolejną miejscówkę, którą musimy odwiedzić. Fajno. To są łypacze. To ja patrzę, to łypacze. No i właśnie to są te ogniwa energetyczne, z tego co widzę. Dobra. Radio na razie jest niepotrzebne. Apteczkę oczywiście zabieram. No i moi drodzy, no to by wychodziło na to, że mamy pseudobazę już przeniesioną, no. Na razie ja bym i tak zaczął robić chyba te szafki mniejsze, wiecie? Bo one są takie wygodniejsze do ogarniania. Może są mniejsze faktycznie, ale są łatwiejsze do ogarniania. Moim skromnym zdaniem. Dobra, wodę też na razie tutaj zostawmy. Posegregujmy sobie te rzeczy, bo troszeczkę tu się zrobił syf. Syf i pierdolnik. Apteczka idzie tam, osady soli idą tam. A resztę jebnika można sobie iść tu. Po kolei. Żeby każdy dwa razy w pierdolu nie dostał. Dobra, gaśnica zostaje, osady zostają. Tam sobie oczywiście weźmiemy jeszcze... Oczywiście weźmiemy sobie jeszcze tego okogona. No i widzicie, wody już brakuje. Wody już zaczyna brakować. Kurczę, no jest lipa. Chyba, że gdzieś ta woda została, ale wątpię.
Teraz wychodzi na to, że możemy iść stricte znów tam, gdzie byliśmy. Niestety, ale nie wiem jeszcze, gdzie możemy znaleźć... Gdzie możemy znaleźć jeszcze diament, ale wydaje mi się, że diament to ciśnienie, węgiel. Raczej będzie głębiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rozważając na ciśnienie, diamenty będą... Na pewno będą głębiej. Dobra, co my tu mamy? Czy jakieś rzeczy nowe? Nope. Wykryto promieniowanie, no właśnie. Dalej nas gra nie chce puścić. Dalej nas gierka nie chce puścić. Dobra, mamy to przejście, gdzie byliśmy wcześniej. Tylko, czy tam było w sumie co do zwiedzenia? Szczerze powiedziawszy? Zaraz się przekonamy. Ternor pływa po powierzchni. Jest ruska łódź podwodna. Nadwodna. Dobra, i tak. W pierwszej kolejności oczywiście zbieramy wszystkie surowce, jakie tu w ogóle znajdziemy. Widzę kwarc. Kwarcu w sumie dawno jakoś tak nie było. Nie widziałem kwarcu zbytnio. Dobra, baterijka zmieniona. A, ale tutaj jest system jaskiń jeszcze. I zobaczcie, że już nie mieliśmy teraz informacji, że zbliżamy się do 100 metrów i że coś się dzieje, prawda? Też bym nie chciał, żeby była taka sytuacja, że zaraz się gdzieś tu zgubię. Może nie powinienem się aż tak zbytnio zagłębiać, co? Ouf. Gdzie to stricte przechodzę po surowce. Po surowce, bo potrzebuję diamentu. Złota. No złoto w sumie też, ale bardziej wolałbym diament. Zobaczyć trzeba by na pewno to jest dobre wyjście. Jest dobre wyjście. To w ogóle jest tak śmiesznie porobione. Już nie jest porobione pod tym względem. Dobra. No to jednak baterie chyba też się doładować. Baterie chyba też się doładować, więc spoko. Kolejny bambus, nie mieliśmy gryz. Bo czyli nie musimy się przynajmniej bać. Że jakoś stąd nie wypłyniemy, więc no spokojnie. No spokojnie, na chillku. Kwarcyk oczywiście też się nam przyda. Wiem, że mamy jeszcze tam 900 metrów do tego. Oczywiście tam też będę chciał się przejść. A raczej przepłynąć. Ołów. Srebro. Fajno, fajno. Powiem wam, że znaleźć tutaj te skałki jest dosyć ciężko. Dosyć mega ciężko, bym powiedział. 153 metry... No i tyle. Czyli ten system jaskiniowy tutaj... No to taka trochę lipa jest. Wydawałoby się, że to jest duże, ale niestety nie. Nie jest to wcale duże. Dobra. Są te parzy dobkowce, ale to nas zbytnio nie interesuje. Są te strzelające dupki. Idziemy na zewnątrz. I chyba się przepłyniemy tam. Skoro tu już mamy ogarnięte, no to zostaje nam chyba tylko płynąć w tamto miejsce. Naprawdę chyba tą ładowarkę do baterii będzie trzeba zrobić, bo jak my będziemy tak nastać tą miedzią, to trochę bez sensu. Troszkę bez sensu.
zupełnie co innego będzie, gdy sobie zrobimy tu ładwarkę i ta ładwarka nam po prostu baterię będzie ładować. Gdzie łatwiej będzie nam paść, zmienić baterię, nawet wziąć coś na zapas i wypaść, niż tak po prostu tworzyć i tworzyć. Ale to w ogóle system jaskiń jest zrobiony w drugą stronę. Nie wiem, czy zauważyliście. W sensie w drugą mańkę w ogóle trzeba lecieć. Dobra, no kwarturyśmy się nachapali. To muszę przyznać. Kwarturyśmy nawalili jak nie wiem. W sumie dobrze, bo ten kwart się może przydać w końcu. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tylko znów nie mamy zbytnio... Nie mamy zbytnio, kurczę... miejsca. Dobra, kolejna będzie szafka ścienna. I tu sobie dalsze te nasze barachła pozostawiamy. Jedna powinna starczyć bateryjka, przynajmniej na przelot w jedną i drugą stronę. I widzę, że muszę pęcherzówki zacząć znów łapać. Bo zaraz będzie nieciekawie. Więc jakiegoś zobaczymy w locie, to oczywiście będziemy ją sobie zbierać. O ile nie zapomnę. O ile nie zapomnę. Nonówka. Nie to. Halo. Gro. Proszę mnie zeskanować. Dobra, dziękuję. Patrzcie, jak po złości teraz żadnej pęcherzówki nie widzę. Kolejne wraczysko. Wiem, to żal by było nie sprawdzić. Dla świętego spokoju. Szybki tlen. I hop. I hop sasa. Tylko tak, już z grubsza widzę, że tu będzie jednak ten palnik laserowy dosyć istotny. Fragment Simofa. Hehehehe. O, coś mnie udziabało. Ona 3. Fragment sterowni skanującej. Idzie znów. Cię zaraz zjem sam. Dobra. Złomik to mi raczej nie jest na razie potrzebny. Coś tu mi mrygnęło. Sterownia skanująca, no ale to już mamy. Tak, czyli tutaj będzie trzeba się przejść po prostu z palnikiem laserowym. Człowiek? Anything? Nope. Jajo stworzenia. To mnie na razie nie interere. Kolejny kwarc. Nie wiem, po co go zbieram, ale jest dosyć bardzo ukryty. Jest dosyć bardzo ukryty. Dobra, wyskoczmy sobie na szybko jeszcze tutaj, aby zaczerpnąć trochę tlenu. Czuję się jak łypacz, który wyskakuje. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. Kurczę, ta subnautika naprawdę nie jest zła. I coraz więcej rzeczy widzę. Coraz więcej rzeczy widzę. Tylko głupi by nie skorzystał. Dobra, złomiszcze. Złomiszcze, nope. Nie chcemy złomiszcza. Fragment Simofa. Simofa chyba już odblokowałem, czy nie? Teraz odblokowałem Simofa. No to już wiemy, co będziemy robić. To nas z przekąskami. To żeby coś, ale ja na pewno te przekąski ogarnął. Bym brał. Też nie, bo jestem na redukcji. Nie wolno mi takich rzeczy. Nie wolno mi takich rzeczy. Dobra, 150 metrów. To bym powiedział, że niedużo. Fragment soli. O, a to co to? Złom. Złom i nic innego.
Liczę na to, że w końcu znajdziemy tutaj. Boże. Mózg, zacięcie. Zacięcie mózgu. Co to jest? Fragment Simofa. Znajdę w końcu tą kapsułę użytkową. Dziennik załogi. Czyli to wszystko? Ja tylko po PDA sobie leciałem. Ej, no bez jajec. Gra chyba w ogóle się nie spodziewała, że my tak szybko wytworzymy... że tak szybko wytworzymy sobie miejsce jako bazę. Cóż, no. Powinni to brać jednak. Pod uwagę. O, szty w dupę. Dobra, przesadziłem. Dosyć mocno przesadziłem. Uff. To jak z tlenem w Planet Carterze. Identico. No tu przypadkowo sobie zrobiłem w ogóle screena. Dobra, zróbmy sobie może dzisiaj czytaneczkę. Dziennik załogi kapsuły ratunkowej 17. Czekajcie. Dziennik Oziego. Dzień katastrofy. Nie mam pojęcia, co się dzieje do cholery. Jestem przerażony i nie mam zamiaru wchodzić na zewnątrz. Widzę cienie w wodzie, pod łazem, ale nie mogę powiedzieć, czy są to skały, czy kosmici. A w pobliżu są dziwne jaskinie. Aurora przewoziła wszystko, co było potrzebne do budowy bramy przestrzennej. Przenośne konsole, pojazdów, bioreaktory, działka grawitacyjne. Nie ma nawet kino. Była tam siłownia 0G. Moja kawiarnia. Nie rozumiem, jak się tu znaleźliśmy. Nie wiem, dlaczego nikt po mnie nie przychodzi. Dobra. No i to czytaliśmy chyba, tak? Tak. Dobra. Czytaliśmy. Jest git. Czyli tylko jedno musimy czytać. No i ty, panocku. Ruda miedzi. Pąki. O, tu coś jest. Ty jesteś. Jak wszystko to wszystko, nie? To co to jest? Płytka muszli koralowca. Myślałem, że jednak... Kolejna mieciucha. Patrzę, o, mamy to. Ale nie, to jest koralowy, to ten zwykły. Ale dupa. Ale dupszton. Czy gdzie ten diament znaleźć? O 16 metrów, kurde. O, już wiem chyba gdzie. O kurde, już wiem gdzie. Tylko zobaczcie, ile tutaj będzie trzeba wypływać. Ile tutaj jest odległości do tego, kurde. A nie wiem, czy nie powinniśmy sobie Simofa już stworzyć i dopiero wtedy tutaj coś takiego bawić. To będzie wszystko pięknie, ładnie, ale naprawdę, no tak na Siglajdzie przelecieć taki kawał. B3. 6. 9. No trochę jest. Ocznik. Wybieramy cię, przyjaciel. Też możemy wychodne łupku jeszcze zgarnąć. No dobra. Diament. Pamiętaj, że materiały, które zbierasz, są własnością Alterre. Zobowiązuje cię zwrot ich pełnej wartości. Twój obecny rachunek wynosi 3 miliony kredytów. Warunki w tej jaskini mogą wspierać mikrokosmos gatunków o unikalnej, prawdopodobnej drapieżnej naturze. Gdzieś mówisz, że to sztuczną strukturę. Ja was przepraszam, że tak czytam szybko, ale naprawdę, wiecie, jak tu mam tlen, że tak powiem, na granicy, to staram się skupiać bardziej na tym, co robię. Wara diament? Lit.
No to już wiemy również, gdzie w razie czego znaleźć surowce tego typu. Czy to było bardziej świadome? Opłynięcie. Kurczę, no daj mi diament drugi. To było świadome posunięcie z mojej strony. Teczka. Musimy stąd spadać. Wymagane uzupełnienie płynów. Poczekaj, zaraz to zrobimy. 30 sekund. Patrzę, czy gdzieś tu w okolicy nie ma, ale chyba nie ma. No dobra, już wiemy skąd wziąć diament, wiemy skąd wziąć lit. Kurde. 12 sekund. Oxygen. Udało mi się. Dobra, uzupełnijmy płyny i zjedzmy. Kurwa, ja się nigdy nie nauczę. Chodź tu. Łucznik, mała jadalna rybołowna. Kapuje. Ale wody. Stabilizacja parametrów życiowych. Świetnie. Tylko powiem wam, że dosyć mało nam zostało tej wody. Musimy naprawdę zaraz stąd uciekać. A dodatkowo jeszcze nie znalazłem żadnej... żadnej pęcherzówki. I wydaje mi się, że może to być dosyć problematyczne dla mnie w następstwach tego wszystkiego. Widzę węże, które z pewnością też nie będą dla nas dosyć przyjazne. Się z daleka widziałem. Co to było? Magnetyt. Drugi magnetyt. No, zeskanuję sobie to. Już nie wiem, co zbieram, ale zbieram. Ale zbieram. Chyba diament. Albo lit. Magnetyt albo lit. Dobra, PDA. Magnetyt kolejny. Zaroślak jaskiniowy. Kurczę, trochę więcej tych rzeczy to powinno być. Będę chciał zrobić Simopa albo coś, no to wypadałoby, żebym miał tego więcej trochę, nie? Dobra, 30 sekund. Spróbujmy się cofnąć, zobaczymy, czy zebraliśmy już ten diament. Nie, no, chrypa jakoś macie, kurde, no. I wydaje mi się, że warto było wrócić do bazy. Zastanawiam się, czy by na przykład nie zrobić jakiegoś znacznika tutaj, ale... to może być problem. Bo chyba nie możemy czegoś takiego zrobić. To jest fajna miejscówka, kurde, no. Proponowana baza Degassi. Nie ma tu żadnego lokalizatora, nic? Naprawdę? Wiecie, mogę zrobić tu sekcję. Mogę zrobić tu sekcję, oczywiście. Mogę zrobić tu właz. Mogę zrobić... nie mogę zrobić, bo nie mam kwarcu. No, ale to też nie problem. Już mogę zrobić. Panel słoneczny. I mamy w sumie kapsułkę tlenową. Węglokry tytanu? Ooo! No to problem. I to dosyć spory tytan, dobra. I tam chyba był jeden tytan już potrzebny stricte, prawda? Nadal dwa były potrzebne. Znaczy, wiem, że były napisane dwa, ale... tak, dwa jednak.
Szukamy tytanu. I tytan. Widzę, że ja sól szybciej znajdę niż to. Ruda miedzi. Akurat jak chcę tytan, to nie mogę znaleźć tytanu. Srebro. Miedź. Dobra, no wyskoczymy sobie na chwilę. Widzę, że już naprawdę mało energii zostało również. Bardzo mało energii nam zostało. Ale zrobimy sobie ten znacznik tutaj. Gdzie tam jest? Wymagane uzupełnienie płynów, to też wiem. Ale żadnej pękarzówki nie widzę, cholercia. Dobra. I teraz tak, no musimy zrobić na pewno sobie fabrykator, tak? Potrzebujemy jednego tytanu do tego. To też nie powinno być ciężkie do znalezienia. Nie powinno. Już kilka tytanów sobie znaleźliśmy, tak? Tytan, no wilkomowa. No i po energii. Ostatnia bateryjka. Dobra. Ja mam fabrykator. Mamy fabrykator. Możemy sobie zrobić smażonego ocznika przy okazji. Spoko. Zasoby. I tak, potrzebujemy jeszcze sztabki plastali. Tylko potrzebujemy. Może to tu bardziej. Narzędzie nawigacyjne. No ale tu nie ma czegoś takiego nawet innego oprócz tego. O, radiolatarnia, dobra, jest. Jeszcze jeden tytan. Miedziucha. Jedyny aspekt z tej wyprawy to to, że nam sporo miedzi przyjdzie. O, ty, cwaniaczku, co ty myślisz, że mnie chcesz zjeść? Nie, mnie. Mnie tak łatwo nie zjesz, dziadu. Nie brakuje nam tej cholernej wody. Naprawdę nie widzę żadnej pęcherzówki. Zjeść. Gdzie będzie wody przy okazji? Au! Wiem, że uzupełnienie płynów potrzebne. Zaraz się zgubię, będzie dupa. Będzie po bazie. Dobra, jest tu baza. Ale naprawdę pęcherzówki no nie widzę. Totalnie nie widzę żadnej pęcherzówki. Ale może po prostu jestem ślepy. To też może oczywiście być w moim aspekcie dosyć normalne. No weźcie, dajcie. Jeszcze jeden tytan. Dziękuję. Jeszcze jeden tytan. Dobra, mamy tą bazę. Robimy sobie radiolatarnię. I myślę, że wrócimy do bazy. Robimy Simofa. Przynajmniej będę starał się zrobić Simofa. Żeby potem nawet móc tam sobie wrócić i pozbierać różne rzeczy. Dobra, to sobie wyrzuć. Radiolatarnia, edytuj nazwę. Nie no, nazwę chciałem. Zejście. No i fajnie. O, no i gitara. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Subnautica. Trzymajcie się, hej hej!